To jest program Co W Polsce. Michał Karnowski. Witam. Zapraszam do wspólnego przejrzenia tygodnika sieci największego konserwatywnego pisma w Polsce, a jak pokazują ostatnie dane, ta przewaga nad konkurencją się zwiększa. Na okładce pisma redagowanego przez Jacka Karnowskiego nasze śledztwo ujawniamy mroczną tajemnicę polskiej polityki. To jest tekst Marka Pyzy i Marcina Wikło. Mamy dowody, że za potężną maszyną politycznego hejtu w internecie stoją ludzie platformy i jej pieniądze. To jest bardzo poważna sprawa. To jest historia, która może mieć poważne konsekwencje, bo sok z buraka to najbardziej hejterski, a jednocześnie najbardziej popularny taki obszar internetu, skąd atakuje się Prawo i Sprawiedliwość. Ale to nie o to chodzi, że atakuje się tę partię. Chodzi o to, że nie wiadomo, kto za to płaci, a to są ogromne produkcje fałszywego takiego kontentu, fake newsów, zmyślonych historii, obraźliwych zupełnie treści i chodzi też o to, że nie wiadomo kto za tym stoi. A z naszego śledztwa, jak czytam, wynika, że stoi za nim człowiek platformy, zatrudniony nie tylko w tej partii, tak, jest tam zatrudniony, ale też w warszawskim ratuszu. Partia Sowiciego opłaca, choć nie chce się do tego przyznać. Ujawniamy jedną z największych tajemnic formacji Grzegorza Schetyny. To jest rzeczywiście, podkreślam, bardzo poważna sprawa. Potężna maszyna politycznego hejtu. Czy dowiedzieliśmy się Dzięki temu tekstowi, yy, kto za tym stoi, mam wrażenie, że tak, i mam wrażenie, że to będzie jeden z ważniejszych tematów przyszłego tygodnia. A co poza tym w polityce? Tutaj Stanisław Janecki, wypukana kampania, tak jest zatytułowany jego tekst. Z kampanią wyborczą opozycji jest jak z homeopatią. Im bliżej 13 października, tym bardziej rozcieńczana jest jej zawartość. To prawda, ale czy po stronie opozycji jest cokolwiek z tej treści, tego co można by rozcieńczać? Mamy opozycję, stwierdza Janecki, która w publicznej debacie nie funkcjonuje jako programowa alternatywa dla PIS. W ogromnej większości jej propozycji są traktowane jako tak zwane leki homeopatyczne. Gdy stan zdrowia jest zadowalający, można skorzystać, ale gdy przychodzi do poważnej choroby albo do decyzji przy urnie wyborczej, bo to też chodzi o zdrowie publiczne, o zdrowie państwa, to wtedy wyborcy wolą. Prawdziwe farmaceutyki, zamiast wody rozpuszczonej w wodzie. Rzeczywiście mam wrażenie, i to jest od dawna taka myśl, powiem osobiście, dodam od siebie, która kołacze gdzieś w mojej głowie, że w tej kampanii opozycja w ogóle abdykowała z przedstawienia poważnego programu, alternatywy dla obozu rządzącego. Nie wiem, czy liczyła, że takie szarpanie po nogawkach, że jakaś kampania negatywna tutaj wystarczy i zadziała. Może tak. W 2007 roku przypomnę, to wystarczyło. Konrad Kołodziejski z kolei analizuje program Prawa i Sprawiedliwości i pyta, czy przedstawiona przez Prawo i Sprawiedliwość wizja silnego państwa, kierującego się w pierwszym rzędzie dobrem tworzącej go wspólnoty, zdoła skutecznie przeciwstawić się dominującym nurtom liberalnym. Odpowiedź oczywiście poznamy 13 października, ale rzeczywiście ten program PiS to wizja idąca na przekór dominującym w dzisiejszej Europie tendencjom, zmierzającym do ograniczenia roli państwa, tworzenia struktur ponadnarodowych oraz rozmywania narodowych tożsamości. W tym znaczeniu ma ona oryginalny charakter, no dla Polaków w jakiejś mierze też przełomowy. I tutaj warto może sięgnąć do rozmowy Marcina Fiołka z Krzysztofem Sobolewskim. Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, ale to tak naprawdę po prostu bardzo ważny człowiek z centrali partii, tej dziś rządzącej na ulicy Nowogrodzkiej. Kiedyś się mówiło, że szklany sufit dla nas to 30%, później, że 40%. Wybory europejskie pokazały, że stać nas na wynik na poziomie 45%, a dziś słyszymy o sondażach wokół 50%, mówi Sobolewski. Nie ma żadnych granic, można powiedzieć, nie ma żadnego szklanego sufitu, trzeba się bić o jak najlepszy wynik. To jest prawda, to jest prawda tej kampanii Prawo i Sprawiedliwość może osiągnąć rekordowe poparcie. O ile będą oczywiście zmobilizowani wyborcy, o ile ludzie, którzy zyskują na tych rządach, powatygują się do urn. Ciekawy materiał o Monice Jaruzelskiej. Tutaj Jakub Maciejewski analizuje ten przypadek. Monika Jaruzelska startuje w wyborach parlamentarnych jako kandydatka do senatu. Z jednej strony prezentuje się jako człowiek kompromisu, zrozumienia dla wszystkich stron politycznego sporu, z drugiej nie odcina się od dzieł swojego ojca, nawet tych takich bardzo nieprzyjemnych jak wprowadzenie stanu wojennego. Jak córka generała godzi dwie strony swojego światopoglądu. Pani Monika Jaruzelska jest rzeczywiście sympatyczną osobiście osobą, ale jest też osobą, która potrafi kąsać. Jedna z jej konkurentek w łonie SLD przekonała się ostatnio o tym bardzo boleśnie bo cios, jaki wymierzyła, był niezwykle brutalny. No ale o tym też w tekście Jakuba Maciejewskiego. I dobra wiadomość z Berlina. 16 września 2019 roku przejdzie do dziejów polskiej dyplomacji historycznej. Tego dnia w Berlinie została otwarta niemiecka filia Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego. W skrócie mówi się Instytut Pileckiego. Cytowałem tekst Grzegorza Górnego, a sam też miałem przyjemność tę wystawę obejrzeć, zobaczyć tę nową siedzibę Instytutu Pileckiego, nowego też Instytutu. No i to robi wrażenie, ta placówka mieści się naprawdę tuż przy Bramie Brandenburskiej, tam miliony turystów przechodzą, bardzo prestiżowe miejsce, okazja do ściągnięcia dużego zainteresowania ku polskiej historii, ku naszej przeszłości, ku prawdzie. Duży sukces, myślę, że premiera Glińskiego, pani minister Magdy Gawin, która też za to odpowiadała, i wszystkich, którzy tę wystawę stworzyli. Kolejna dobra wiadomość z obszaru kultury, to film Legiony, nasi publicyści, komentatorzy, nasi recenzenci obejrzeli ten film i stwierdzają, jak Łukasz Adamski, że to epicki pełen rozmachu obraz czerpiący najlepsze wzorce z hollywoodzkich widowisk historycznych, z bardzo dobrymi scenami batalistycznymi za niecałe 7 milionów dolarów. Za tę sumę w Hollywood kręci się niskobudżetowe kino artystyczne, a u nas Udało się to zrobić w przypadku filmu historycznego. Ludzie, których, którym ufam, ludzie których cenię, których znam, mówią mi, że to piękny film, na który warto zabrać rodzinę i do państwa też do tego osobiście serdecznie zachęcam. I jeszcze na koniec wywrotowy felieton. Profesor Aleksander Nalaskowski wraca do swojego felietonu, który spowodował zawieszenie go na uczelni, tak naprawdę represję. Na szczęście dzięki presji społecznej udało się to cofnąć. No i jak to komentuje profesor, cóż się tak naprawdę stało? I pomyśleć, że chciałem napisać tylko krótki utwór dziennikarski utrzymany w osobistym tonie, lekki w formie, wyrażający złośliwie osobisty punkt widzenia. I znów mi nie wyszło. A teraz czuję się jak Franek Dolas, który wywołał drugą wojnę światową. Ale to musiało prędzej czy później wybuchnąć. To jest puenta tego felitonu profesora Nalaskowskiego. On jest bardzo poważny. On się mierzy z tą tak zwaną polityczną poprawnością na uniwersytetach. Za tymi sformułowaniami kryje się po prostu cenzura. Pamiętajmy o tym. Tygodnik sieci zamykam. Państwa zachęcam do lektury całego numeru, bo oczywiście tam jeszcze wiele materiałów, których nie zdążyłem nawet tutaj w tym naszym telewizyjno-radiowym spotkaniu dotknąć. Michał Karnowski dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. thank you